Uczniowie drugiego ELO w Szanowie dla małej Gabrysi Poc zorganizowali koncert charytatywny. Koncert odbył się w klubie Stara Kotłownia, zorganizowanego z inicjatywy samych uczniów, którzy najpierw kolędy i pastorałki przygotowali na występ w szkole. Po sukcesie i propozycji zagrania go po raz kolejny doszli do wniosku, że warto to zrobić, jeśli będzie temu przyświecał szczytny cel. Oni nie chcieli zaśpiewać tylko dla siebie i tylko te piosenki, które sobie tam wymyślą po to, żeby pokazać, że oni pięknie śpiewają, ale chcieli to zrobić dla kogoś. Goście, którzy w ubiegłym tygodniu przyszli na to muzyczne wydarzenie, mogli posłuchać nastrojowych kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych artystów. Są to uczennice klas drugich i trzecich, drugiego liceum w Szanowie. Jest to w sumie 6 osób, które stworzyło taką grupę, świetnie radzącą sobie, opracowali wszystko właściwie samodzielnie i naprawdę pięknie. W programie znalazły się kolędy polskie, angielskie oraz rzadko wykonywane już pastorałki. Swoim występem uczniowie wprowadzili klimat świąteczny, a przy tym zbierali pieniądze dla małej Gabrysi, która walczy z białaczką. Na leczenie. Dziewczynka jest chora, ale jest sympatyczna, fajna, zresztą było widać, jest przekochana, tętni życiem, także żeby po prostu, żeby tylko zdrowie było i żeby mogła się leczyć, to my chcemy wspomóc. Taki charytatywny koncert uczniowie tej szkoły zorganizowali już po raz drugi. 2 lata temu podczas swojego występu zbierali pieniądze na leczenie córki jednego z pracowników szkoły. Myślę, że nasza młodzież jest na tyle taka aktywna, że na pewno coś jeszcze wymyślą i to na pewno nie skończy się na drugim koncercie, zwłaszcza, że był pierwszy, był drugi, to i pewnie trzeci będzie. Czekamy więc na kolejne takie muzyczne wydarzenia.